dzisiaj mam taki dzień, że nie chce mi się malować. Musicie mi to wybaczyć, dzisiaj będę bez makijażu cały dzień. Chyba, a raczej. Nie, raczej na pewno. I znowu dzisiaj zaczynam vloga od godziny 11, w sumie tak późno, bo rano musiałam porobić parę rzeczy, a teraz właśnie wybieram się do sklepu i powiem wam, że nie mam jeszcze prezentów. Czujecie to? Nie mam prezentów. Nie mam, po prostu nie mam. Ale tak, to jest spowodowane tym, że wiem, że jakbym kupiła wcześniej, to po prostu, jakby to powiedzieć, Marek i Wiktoria by to na pewno znaleźli, więc dlatego stwierdziłam, że kupię w ostatniej chwili. Wiktoria jutro ma ostatni dzień szkoły, więc też muszę kupić parę rzeczy na jej imprezę świąteczną, bo to jest taka impreza, gdzie rodzice przynoszą dużo rzeczy. I słuchajcie, tak, na imprezę świąteczną tutaj w Stanach dzieci przychodzą w piżamach, bo to jest pijama party. No ale dobra. I tak, i muszę zobaczyć, czy będą jakieś piżamki takie właśnie świąteczne, ale takie na taki raczej ciepły dzień, bo ona ma wszystkie takie bardziej ciepłe. Ostatnio widzieliście, moja mama jej wysłała. Ja jej też taką fajną kupiłam, ale to na pewno zdjęcie zobaczycie na Instagramie. I właśnie muszę kupić jeszcze parę kartek. Niestety kartki pewnie w tym roku nasze dojdą po świętach, więc wybaczcie wszyscy mi, ale spodziewajcie się kartek od nas. No i oczywiście dzisiaj trening Wiktorii, kung fu. Wczoraj, słuchajcie, z tego wrażenia nic wam nie powiedziałam. Nie powiedziałam, bo tak się, powiem wam, że troszeczkę wzruszyłam i tylko tyle, co ją nagrywałam, bo chciałam mieć też pamiątkę z tego, że właśnie to był jej pierwszy trening. Ale Wiktoria jest przeszczęśliwa. Dzisiaj się rano obudziła, powiedziała, że nie chce iść do szkoły, tylko chce iść właśnie na kung fu, więc bardzo się ucieszyłam. Dostała ten cały strój, to jest właśnie tam ze szkoły. Dostała już pierwszy taki pas, bo oni tak właśnie robią, że po pierwszych zajęciach dopiero dają ten pas, nie tak od razu. No i zobaczymy, jak dzisiaj będzie szło na tych zajęciach. Zajęcia trwają pół godzinki, a koszty to powiem wam jeszcze pod koniec, bo dzisiaj właśnie akurat płacę za jakby cały taki semestr, a wczoraj chyba zapłaciliśmy $20 łącznie ze strojem, więc jak widzicie, wcale nie jakieś wielkie pieniądze, jak niektórzy z was pisali, że na pewno drogo. Zobaczymy, jak tam Wiktoria będzie ćwiczyć. I tak, ja lecę właśnie do sklepu, bo już mam tak w sumie tak średnio mało czasu, ale też nie jakoś bardzo mało. No ale już muszę się zbierać, więc pojedziecie ze mną. Królestwo płatków owsianych. Tyle rodzajów tutaj znajdziecie, to chyba nigdzie na świecie tyle nie ma. Wybrać kartki świąteczne, masakra. Spędziłam tam chyba z pół godziny. No, mogę wam jeden prezent pokazać, który już kupiłam chyba z tydzień czy z dwa tygodnie temu i jest to prezent dla Oreo. I powiem wam, że ciężko jest dla Oreo znaleźć taką dużą zabawkę, taką naprawdę dużą. I raz jej znalazłam taką fajną gąsienicę, ale powiem wam, że ona już jest tak brudna, śmierdząca, nie ma głowy, nie ma wnętrzności, bo Oreo ją tak po prostu dobiła, ale to jest jej ulubiona, ona z nią zasypia. I chciałam jakiegoś godnego zastępcę znaleźć i zobaczcie, taki flaming. No jest po prostu czadowy, nie? Z taką głową i tutaj taka szyja jest długa. Na pewno jej się będzie bardzo podobał, ale wiecie, wożę ją też właśnie w bagażniku, no bo jak Oreo by ją znalazła, no to już jest koniec, no. To już by mi jej nie oddała. A musi ją znaleźć pod choinką. Chciałam wam coś fajnego pokazać, co znalazłam właśnie w Targecie. Na takim w sumie dziale z prezentami. Za parę dolarów i tutaj jest akurat taki EOS, właśnie fajny w takim innym wydaniu. No, w takim innym wydaniu, zobaczcie, jakie ma fajne opakowanie. Zaraz się posmaruję, bo powiem wam, że troszeczkę mam jakieś takie wyschnięte usta. Jakoś, nie wiem, mam jeden balsam na wyjazd, a tak to nie mam tutaj, żeby coś używać. Dobra, zaraz sobie to otworzę, to wam pokażę, jak on wygląda. Tak się przedstawia ten balsamik. Ale zobaczymy go w środku. W środku jest troszkę skatowany, nie wiem dlaczego, bo był zamknięty. I jest troszeczkę błyszczący. Zresztą na opakowaniu właśnie jest taka informacja, że taki ma być perłowy. Nie mogę wam ostrości za dobrej złapać, ale ma taką poświatę właśnie błyszczącą troszeczkę.
fajny nawet. Dobra, ja uciekam dalej, bo muszę jeszcze kupić dla nauczycieli Wiktorii prezenty, więc muszę coś powybierać, ale podjadę sobie do Marszala, bo oni tam zawsze mają takie fajne zestawy prezentowe. I tak, lecimy, uciekamy. Zobaczcie, tam macie taki samochód specjalny właśnie do przewożenia bezpańskich zwierząt lub takich, które są na przykład katowane przez swoich właścicieli. Świstak siedzi i zawija w te sreberka. Marek, jak film? Zajebisty, trzymający w napięciu. Kiedyś dawno temu oglądaliśmy z Markiem ten film razem i teraz sobie żeśmy znowu obejrzeli. Tak coś a propos kung fu Wiktorii.